Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 24 odcinku z serii Anno 2070 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mamy kilka celów. Pierwszym z nich jest zbudowanie okrętu. No tak, wiem, trochę nietypowy cel jak na początek rozgrywki, ale naprawdę musimy. To jest pierwsza rzecz, którą dzisiaj musimy się zająć. Czyli mieć więcej prądu po prostu. Tutaj ten wiatrak na razie możemy postawić, potem go wywalimy. Na tą chwilę potrzebujemy okrętu. Tutaj mamy taką fajną bazę podwodną, jak widzicie, którą z nieprzewidzianych powodów musimy rozwinąć. I to będzie zadanie na dzisiaj. Rozwinąć tą bazę. Tutaj trzaśniemy ze dwie elektrownie. O, tu trzaśniemy jedną. Tutaj drugą, to da plus 50 energii. 24 narzędzi, 24 moduły i 10 narzędzi. Dobra. Registering new vehicle. Dobrze, mamy statek i nazwiemy go Strażak 1. Strażakiem udamy się tutaj, a następnie tu. Wybudujemy 10 modułów wyposażenia ratunkowego. 10 sztuk wyposażenia ratunkowego. Dlaczego? Ponieważ to wyposażenie w momencie, kiedy dojdzie do eksplozji w moim podwodnym mieście, może nam uratować dupę. Ja wam to gwarantuję, bo mi się takie eksplozje nie raz i nie dwa już zdarzały. No to stawiamy elektrownię. Jedna, druga. Tutaj ta kolejka podwodna, czy jak to się nazywa. Dobra. Następna rzecz, którą musimy postawić, to jest ta fabryka tego zmodyfikowanego żarcia. I postawimy ją idealnie tutaj. Tutaj będzie świetne miejsce. Osiem na 4. 18 razy 2. 36 na 24. Cicho. 36 na 24. 36 na 24. 44 na 28. 44 na 28. 44 moduły konstrukcyjne i 28 narzędzi. 44 moduły konstrukcyjne i 24 sztuki narzędzi. Będę musiał to sobie troszkę powtarzać, żeby nie zapomnieć, bo ja mam słabą pamięć. Jak widzicie, badania już tutaj się toczą, są w toku. Dobra, 44. No i te 24 narzędzia musimy dokupić. Dlaczego? Cicho. Ah, my budding prophet.
Dlaczego musimy je dokupić? No, powód jest dosyć prosty, bo w Venerze wprawdzie mamy już... te, jak to się nazywa? Narzędzia, ale one będą nam potrzebne właśnie do produkcji... tych zestawów ratunkowych. O, plan produkcyjny SAAT-3. Mam nawet tyle licencji, żeby go kupić. No a tu go jeszcze nie mam. Jak widzicie, teraz musimy troszkę popływać. A? Jak widzicie, doszło do wypadku w naszym laboratorium. Na szczęście straż pożarna już śmiga. Niestety laboratoria mają tą tutaj taką cechę, że czasami dochodzi w nich do wypadków. Mamy różne szanse do tego, żeby doszło. Tu mamy ryzyko opracowania 5% w przypadku akurat rozdrabniarki bazaltu. W przypadku detonatora mamy ryzyko opracowania 15%. Przy osłonie 5%, przy generatorze 10%. 5, 10, 5, 5, 5, 5, 5%, 5, 5, 5, 5, 0% na przykład przy jednostce obsługi, 15% przy oczyszczonych chemikaliach. No przy tym zestawie, który my robimy, mamy 10%, czyli dosyć sporo. Ale jak widzicie, dzięki sprawnej akcji naszej straży pożarnej, wszystko jest już ogarnięte. Więc teraz płyniemy tutaj do naszej bazy morskiej 1. Tutaj tymczasem... Ojojoj, tu mamy kolejny problem. Tym razem nasza populacja jest chora. Może to pewnie ma jakiś związek z tym wypadkiem w laboratorium, ale jak widzicie, znaczy nie, to taki przypadek po prostu się trafił, że akurat dwie katastrofy obok siebie, bo Anno nie ma wgranego modelu odpowiedzialnego za coś takiego. O, już mamy jeden z tych modułów. No to fajnie. Możemy go sobie zatem wziąć na pokład. Tu mamy teraz redukcję kosztów utrzymania tych... no jak to się nazywa? Tych elektrowni pływowych. Tutaj postawimy tą fabrykę jeszcze jedną, no i stawiamy szyby wiertnicze. O nie, no brakło mi narzędzi? Jakim cudem? 4 narzędzi jeszcze. Dobra, kupimy od szmuglera. On zawsze ma fajne rzeczy. To pamiętajcie, kupujcie u szmuglera. Tutaj na pokładzie strażaka mamy już ten sprzęt ratunkowy. To jest ważne, bo platformy wiertnicze mają to do siebie, że lubią się zapalać. No i wtedy trzeba je po prostu szybko przypływać i gasić. Albo inaczej będziemy mieli lipę. Jak widzicie, laboratorium samo się regeneruje, samo regeneruje sobie punkty wytrzymałości, czyli HP po prostu. Im jest go więcej, tym szybciej się regeneruje.
Więc tutaj w Anno nie musicie się martwić o jakieś jednostki naprawcze czy o coś. One... Te budynki po prostu same się zawsze zregenerują. Okay. Stressed out. One after another. Tutaj musimy pohandlować trochę z Tildą, bo możemy kupić drugi katalizator. Dobrze, fajnie. Jak widzicie, tutaj mamy jeszcze 102 tysiące ropy naftowej, więc absolutnie nie musimy się przejmować tym, że mogło nam by braknąć tego surowca. Bo dziwo, mimo że jest to rok 2070, że doszło do zmian klimatycznych i w ogóle, ropa jest nadal najważniejszym surowcem, jaki tutaj ludzkość ma do dyspozycji. Musimy też narzędzi trochę dowieść. No, przydałoby się. A jeszcze bardziej przydałoby nam się postawić drugie laboratorium. No, tutaj byłoby idealnie po prostu. Jak widzicie, teraz nasze państwo jest w takim etapie rozwoju, że używając tych przestarzałych technologii, takich jak właśnie elektrownia wiatrowa, która w tym momencie jest kompletnie już no, niewydajna i jest już no, nieadekwatna po prostu do naszych potrzeb, my próbujemy przejść na wyższy poziom cywilizacyjny. No jak to się może skończyć? No, jeżeli nic mi nie przeszkodzi, konkretnie jeżeli mój wredny sąsiad mi nie przeszkodzi, to powinno być dobrze. Dlatego właśnie staram się tutaj utrzymywać z nim dobre stosunki, mimo tego, że on jest dosyć taki wojowniczy, to nawet staram się go opłacić, żeby tylko mieć na razie spokój od tego pajaca. Co nie znaczy, że ja się za niego nie zabiorę oczywiście w przyszłości. Ale to będzie na tą chwilę odległa przyszłość, gdzie będziemy mieli chociażby tutaj właśnie te elektrownie, te generatory wieży solarnej. To są potężne źródła energii, dają po 120 energii. Tutaj dwa takie dadzą nam 240 energii i to w 100% zaspokoi potrzeby energetyczne mojego państwa. Więc no tutaj... Na pewno nie będziemy się musieli martwić. You're a real find for the initiative. Do you want to have a look at the cooperative? Just a moment. A suggestion. The company has decided to honor you. No dawaj. How are you doing? Warning. Production halted. Dobrze, dziękuję. Nasza huta zakończyła produkcję stali, ponieważ mamy jej pełno, zużyliśmy trochę tej stali do właśnie wyprodukowania tutaj tego okrętu na początku odcinka. Możesz do diabła. O Boże, teraz? Serio? No to jest właśnie, widzicie, jedna z mniej przyjemnych rzeczy w Anno, kiedy nasi poddani ogłaszają bunt i dają nam wybór, a raczej jego brak, pod tytułem albo to ogarniesz, albo będzie źle. Don't give up.
Nothing changes by itself. Równowaga ekologiczna 150. A mógłbym po prostu postawić tutaj jeden taki generator. Tylko że ja nie mam prądu, żeby go napędzić. No właśnie, to jest ten problem, że mamy, jakby to powiedzieć, kryzys energetyczny. Tutaj postawimy... Tu niestety nie dam rady. Tutaj już też wszystko zajęte. Oj, oj, oj. O, tutaj będzie dobrze. No to stawiamy tutaj. Jak widzicie, mamy wytwórnię ozonu. To jest najpotężniejsze źródło tutaj tej wysokiej równowagi ekologicznej. Tylko strażnik jest w sumie lepszy. Jak widzicie, poprawa równowagi ekologicznej ma też wpływ na wygląd naszej wyspy, ponieważ jeżeli zrobiłbym wam to teraz na przyspieszonych ujęciach, to zobaczylibyście, że kolory stają się po prostu bardziej intensywne, bardziej nasycone. Takie bardziej żywe i świeże po prostu, nie takie przygaszone po prostu się stają. Ja to kiedyś sprawdzałem, właśnie robiłem zdjęcia, bo tak mi się wydawało, i porównywałem wyspę, która ma 150 równowagi ekologicznej, z wyspą, która no zdecydowanie mniej tej równowagi miała. Dobra, teraz powinno być ok. Jak widzicie, już mamy 135%, to jest maksymalna wydajność, jaką można tutaj osiągnąć. Nie, 136 i rośnie, wow! No to zobaczymy, ile tych procentów uda się nam osiągnąć. Bo na jednej wyspie udało mi się kiedyś osiągnąć 999 równowagi ekologicznej. I tutaj postaramy się zrobić to samo. Tutaj jak widzicie, nasze zestawy ratunkowe ciągle się produkują. Ponieważ no ciągle będziemy jednak potrzebowali nowych. W tej chwili tutaj nieśmiało się przymierzam właśnie do budowy drugiego laboratorium, które byłoby tutaj idealne po prostu. Tylko że 5 karbonu potrzebuje. No zaraz sobie zorganizujemy ten karbon. Tylko najpierw tutaj założymy sobie ten wynalazek, który ma nas chronić przed wybuchami. On zmniejsza tylko o 15% to prawdopodobieństwo, no ale to jest zawsze coś. Teraz musimy znaleźć tego nurka. No i będziemy tutaj nim też dowodzili do Wenery tą ropę na tą chwilę.
No i w Venerze musimy, jesteśmy do tego niestety zmuszeni. No musimy po prostu zacząć tutaj produkować energię sobie z geotermalnych źródeł na tą chwilę. Potem oczywiście to przebudujemy wszystko. O, to będzie najlepiej, myślę. Bo musimy wybudować tą fabrykę. Ona nam zdewastuje wprawdzie środowisko na wyspie. Więc będziemy ją musieli potem czym prędzej stąd wyrzucić. Ale no na tą chwilę nie mam innego wyboru. Muszę ją tu wybudować. Czy mi się to podoba, czy nie. If you're looking for a little support, you've come to the... Here's to our continued successful cooperation. O, jeszcze, chodź na tu. Jak widzicie, mamy szczęście, że tutaj te NPC zawsze mają coś ciekawego do sprzedania. Ja nie ukrywam, po części specjalnie tak ustawiłem warunki rozgrywki, żeby było zrównoważenie i NPC w arkach, i tutaj pokojowo nastawiona Tilda i, nasz wojowniczy sąsiad. Chciałem po prostu, żeby w rozgrywce znalazła się no każda tutaj ewentualność, czyli i NPC pokojowe, i wojownicze. To by tu ładnie wyglądało. No, nie da się ukryć, takie cztery fontanny właśnie. Kiedyś na pewno je tu postawimy, bo na tą chwilę to jestem zbyt biedny. A w tej chwili stawiamy laboratorium drugie. Co oczywiście będzie nie bez znaczenia dla naszych tutaj obywateli, jak widzicie, którzy nagle chcą się rozwijać. No i bardzo dobrze, bo dzięki temu, że będą się, że chcą się rozwijać, ja mogę mieć więcej badaczy. No i też badania przyspieszą. No dobrze, tutaj mamy katalizator. Jednostka obsługi i generator. No, generator można by już powoli zacząć robić. Tu mamy jeszcze 6. Czyli 60, tak? Czyli zostaje nam 37 sztuk narzędzi wolnych. No i mamy mały problem z zaopatrzeniem w energię. No, ropa dotarła, więc możemy zacząć ją powoli przetwarzać na ropę oczyszczoną. No i musimy sobie znowu zorganizować karbon. Wiadomo już, u kogo będziemy go kupować. Have you any questions about Ethel? Have you any questions? I have better things to do than worry over such small matters. Dwóch budowniczych mu znaleźć. No dobrze, poszukamy. O, tu widzę jednego. A tu widzę drugiego. Więc oczywiście weźmiemy obu na pokład. No i dostarczymy ich. Tu. Dobrze, niech oni płyną. Dostarczyć tam tych poszukiwanych budowniczych. Tutaj jak widzicie, za jeszcze 3 minutki będziemy mieli
wykonanego tego questa z właśnie wysokim poziomem czystości powietrza, że tak powiem. A widzicie, wszystko zaczęło się 4 odcinki temu od określenia, że potrzebujemy więcej, jak to się nazywa, więcej miedzi. No właśnie, tak to mniej więcej w Anno wygląda, że znajdujemy jedną rzecz i potem 5 innych, które musimy zrobić, żeby tą jedną rzecz. I potem znajdujemy 5 innych rzeczy, które musimy zrobić, żeby wszystko było ok. Ropa nadal się wydobywa, to dobrze. Ale tego strażaka podeślemy tam w pobliże. No widzicie, dostaliśmy jeszcze achievement, wszystko widzące oko. Przejdź zadanie z kategorii znajdywanka. Jeszcze trzeci poziom tego to jest 250 takich zadań. Oczywiście możemy się tym podzielić na Facebooku, ale no myślę, że tutaj nie będziemy tego robić. Bo no myślę po prostu, że moi znajomi nie są zainteresowani tym, jakie osiągam achievementy w Anno. Szczególnie, że większość moich znajomych od gier komputerowych trzyma się z daleka, oni nawet no po prostu nie jest to dla nich coś takiego, czym można by się zajmować dłużej niż godzinkę. No ja akurat potrafię poświęcić trochę więcej czasu. The company looks after its friends. Od razu było widać ten przeskok, prawda? Tutaj widzicie mniej więcej moja metropolia, taka czyściutka i w ogóle, a tutaj u niego... No... Czekajcie, o, on też tutaj ma, no właśnie. Metropolia Techsów. Znaczy, metropolia Tajkunów. Metropolia Ekosów. No myślę, że różnice widzicie gołym okiem. Nie muszę tutaj żadnego komentarza do tego zostawiać. Problem w tym, że jak widzicie, nagle nasze wpływy z podatków bardzo zaczęły spadać. Musimy coś z tym zrobić, bo przy takim tempie napełniania skarbca nie będzie nas stać tutaj. Na kolejne dogadanie się. Mamy wprawdzie jeszcze 2,5, prawie 3 godziny, ale to nie jest najlepszy pomysł. A powodem tego, nie ukrywajmy, jest fakt, że nie produkuje karbonu. To jest największy problem, że ja nie produkuję karbonu. I z tym trzeba będzie coś zrobić. No nie wiem, no będziemy musieli ten karbon zacząć produkować w dużych ilościach, no bo bez tego po prostu nic nie zrobimy, tak? No po prostu nie będzie możliwy żaden tutaj dalszy rozwój. Dobrze, jak widzicie, przybyło nam trochę badaczy w naszym państwie znowu. Już możemy mieć ich 360. Oczywiście, gdy będę miał więcej karbonu, to oczywiście będzie ich więcej, ale... No właśnie, problem polega na tym, że ja nie za bardzo mam tutaj możliwość
teraz produkcji tego karbonu. Znaczy się możliwości mam. Tylko że produkcja karbonu wiązałaby się z tutaj znacznymi wydatkami. Więc na tą chwilę nie wiem po prostu, czy bardziej opłaca mi się ten karbon skupować, czy produkować go samemu. Myślę, że na dłuższą metę na pewno produkowanie go samemu jest bardziej opłacalne. Tylko że ja go potrzebuję na już. Za jakiś czas, kiedy już gospodarka się ustabilizuje, to ja będę mógł go sobie spokojnie produkować. Problem w tym, że ja go potrzebuję na już i na już, to ja go nie mam. Dlatego właśnie... Dobra. Tak jak mówię, za 10 odcinków to ja sobie mogę nazbierać kasy i liczyć, że ta kasa się nie wyczerpie, zanim tutaj nie zacznę jakoś w rozsądnych ilości tego karbonu produkować. Powiem w tym, że ja go potrzebuję na już i no to jest po prostu problem. Że na już to ten karbon byłby znacznie za drogi. Dobra, na tym będziemy kończyć ten odcinek. W następnym odcinku tutaj dostarczymy znowu troszkę karbonu, żeby rozwinąć kolejną część mojej populacji. Jak widzicie też ciągle produkują nam się nowe zestawy ratunkowe. To bardzo dobrze, bo gdyby teraz wybuchła nam jedna z platform miertniczych, to mielibyśmy przesrane. No i w momencie, kiedy ogarniemy tutaj tą produkcję, będziemy mogli rozpocząć przejście do ostatniej części naszego planu, czyli tutaj do wyprodukowania hydroelektrowni, no i tutaj tych, jak to się nazywa, tych niewyczerpanych złóż miedzi. O! A o tym, co nam się właśnie wyprodukowało, opowiem wam jutro. Tak więc, dzięki, że oglądaliście i na razie.